siemano. Rozpoczął się rajd i jeden ze stage właśnie odbywa się. Wstaj. Tam po prawej stronie widzę ambulans. Widzę tą ciężarówkę taką, która zgarnia samochody, jeśli mają jakiś problem. Musi się oglądać. Tam biwi. Pokażę ci wyścig. Zobacz, kobieta wymarzone. Ładna mała pętorka. Takiego dół? Dziubniesz? O, ale zacz, płynął. Jak coś, to przyjdź. No, a tu jestem. Fuck. Bo zwariuję. 10 lat tu mieszkamy i nigdy rajd się tutaj nie odbywał. Ze mną będzie obserwował też ten wyścig Krzysimir. Szok, co powiedział. Ale nic, mam to dla siebie już. Co chciałaś? Ja już jestem skupiony bardzo. Nie mogę się rozpraszać. Zostaw to. Zaniesiesz to? Zostaw to. Co? Coś ty znowu ufondoliła te. Cię ze sobą tam wykończy to. Potrzebuję auto wyścigowe. No co? Potrzebuję. Co? Potrzebuję. Chcę. Będę miał dużo siana kiedyś. Jakoś tak dziwnym trafem to będę brał udział w tych wyścigach. Tu kierownik Lex normalnie. W Dakarze też. Chcę to. Ja będę jechał w tym Evolution Lancerze. No co? Masz pieniądze, chcę to. Chcę. Ile mam na koncie? 4 euro. Chcę. Jak oni tutaj się nie rozpędzą przynajmniej do 200, to znaczy, że ja bym wygrał ten wyścig. Focusem moim. 1.8. Turbo dieselem. Idziesz! Tutaj od nas startują. No. Tu nie ma. Poza tym ci pierwsi to jest chyba właśnie z tej pierwszej klasy. Oni są najlepsi. No, to zobacz. A później te klasy się zmieniają, nie? Zobacz, jeszcze dwaj. Idę na kawę, mam pranie. To są te Fordy MK2, popatrz. Następny już stoi w kolejce. One mają tylko na tył napęd. Pojedziemy kiedyś na Molsgap. Na Molsgap zajebiście jest. Sobie tak się bawić. Wydaje mi się, że każdy musi sobie wykminić coś do zabawy. Moim zdaniem również jest ważnym, żeby doceniać to, co się ma,
Ja myślę, że nigdy nie miałem z tym problemu. Zawsze pakowaliśmy się z jakieś problemy, albo biznesy, albo w ogóle jakieś, nie wiem, sytuacje. No i co? Udało się jakoś to ogarnąć w miarę. Moim zdaniem, jeśli nie uda nam się osiągnąć czegoś w tym życiu, osiągniemy to w następnym. Wierzę w reinkarnację i wierzę, że śmierć jest po prostu następnym etapem tak naprawdę. Nie, to będzie ciekawe. Ta ja robi półkę. Znalazła taki kawałek drewna wyrzucony gdzieś tam na brzegu jeziora. I znowu rzeźbi, musi mówić coś rzeźbić.